Elo, elo, internety, postanowiłem jeszcze jedną bonusową gierkę wrzucić, bo zajebistą miałem ostatnią. Polecam bardzo na moim kanale, możecie sobie obcykać. Deck nazywa się Imperial Ball, tak go nazwałem. Opiera się na Masquerade Ball, Double Masquerade Ball. Robimy wszystko, żeby zagrać Masquerade Ball dwa razy. Wykorzystać mega potencjał tej karty dwukrotnie, żeby zdobyć przewagę. I spójrzmy na naszą mapę i oto Masquerade Ball. Nasz wspaniały silnik, który mam nadzieję doprowadzi nas do zwycięstwa z tymi potworami. Zmulmy Artifact Removal. Mamy Marching Orders. Przyda się Roderika, czyli Marching Orders daje nam dostęp do jakiejkolwiek jednostki, którą chcemy. Nie potrzebujemy tego Royal Decree z Marching Orders. Mata jest w porządku, czyli mamy dostęp do Asiry, która daje nam dostęp do drugiego balu. Także wyglądamy w porządku. Wstrzymamy jakieś silniki. Mamy... Tak, mamy... Mamy dwie magny, to nie jest zbyt dobrze. Mam nadzieję, że jedną uda się zmulić w ostatniej grze. Widzimy, gramy na Thrive'ie. Na Thrive'a. Ciekawe, ciekawe. Wydaje mi się, że potwory to bardzo dobry matchup dla nas. Bardzo mało gier przegrałem z potworami. Przegrałem z wampirami ostatnio. Bloodthirst Vampires ostatnio przegrałem, to dosyć mocno. Także tam widzę potencjał, ale w zwykłym Thrive'ie i Devilishu takiego potencjału nie widzę. A Frightenera jakoś się bardzo nie boję. Teraz żałuję, że Artifact Removal nie zostawił nam, nie zostawiłem, byśmy zniszczyli to główienko. I nie moglibyśmy się przejmować tym Frightenerem, ale to nic. My gramy swoje, to nic, no co? Gramy bal, nie? Czy nie? Czy mamy coś lepszego do zagrania przed balem? To musimy zostawić na drugą połówkę i to również... chociaż... To nam zagrywa... naszego kumpla... A nie, patrzcie, patrzcie, czyli to nam nic nie robi. To nam nic nie robi. To nam zagrywa loka tylko. Czyli przegapiłem, kurczę, tą sprawę. Nasze combo jest trochę teraz ograniczone. Ale może uda nam się w drugiej, trzeciej rundzie zmuliganować dobrze. Żeby nie będziemy mieli powtarzalnych kart na ręce. I co oni nie robią. Zobaczmy, co przeciwnik w tym czasie. A przeciwnik będzie spokojnie rozwijał swój silnik, jak to przeciwnik. Szkoda, że nie możemy w żaden sposób temu zapobiec. No cóż, no magne będzie rosło, w tym czasie Masquerade Ball będzie też rósł. Także spokojnie sobie grajmy naszą taktykę. Myślę, że kolejna dama i zatrucie mu tego latacza będzie w porządku. Patrzmy dalej, co będzie się działo. Standardowy plan. Dla nas. No i cóż, szkoda bardzo tej drugiej magny, no ale będziemy próbować. No i teraz patrzcie, mamy Roderika, czyli patrzy nam na dwie główne karty i mamy Menna, który patrzy nam, daje nam taktykę. Taktykę nam daje taką, że nam daje Royal Decree, czyli pięknie. Tylko nie potrzebujemy teraz w ogóle Marching Orders, bo Marching Orders nam daje, kurde, podłego Van Murlahema, prawda? Jak gdyby Marching Orders nam dawał Joakima, to by było fajnie. No ale Joakim jest czwórką na równi z Thirsty Dame i z Funksem. Najlepsza czwórka jest trójka. No zobaczymy, może zmulujemy Marching Order w następnej fazie.
A tymczasem zablokujmy mu tego faceta i zniszczmy mu... Ups! Aha, no bo tak, no bo skończył się czas i oczywiście za dużo gadałem i nie byliśmy w stanie zrobić tego, co chcieliśmy, bo gra jest tak wspaniała, że nie daje ci wyboru i robi random, jak się kończy czas, co jest dla mnie kompletną paranoją. Bo dlaczego w takiej sytuacji nie mógłbym jeszcze wybrać tej jednostki, która jest poisonowana? No przecież została już zagrana moja jednostka, tylko wystarczy wybrać jej umiejętność, gdzie jest target, prawda? No i czemu? Wiadomo, że ten target, wybieranie tego targetu będzie ostatnim jakby zadaniem w tej mojej rundzie, w tej mojej turze. Więc czemu ja tego nie mogę dokonać, tylko gra to robi randomowo, prawda? To dla mnie to jest trochę jakby, no, paniszowanie. Kompletnie niepotrzebna rzecz w tej grze, no ale trudno, tak twórcy sobie wymyślili. Ja i tak nie przejmuję się tym. Może to i tak na jedno wyjdzie, bo mam jeszcze jedne fanksy, które zejdą na dół i zatrują tego latacza. Zbuffują moje damy. I spowodują, że chłopak będzie miał dosyć ciężką przeprawę ze mną. 20 punktów do góry. Nie wiem, czy nie będę pasował po jego zagraniu, bo jeżeli nie dojdzie do 31, to chyba będę pasował. Zobaczmy. On musi teraz grać grube złota, żeby mieć jakąkolwiek szansę. O! Ciekawe. Przepraszam was. Ale to ładnie poszedł, chłopak. Ładnie, ładnie. 25 punktów w jednej turze, no to jest ładne, ładne posunięcie. Naprawdę. Zazdrościć. Pytanie, czy jedziemy jeszcze w dół. Nie potrzebujemy tej magny. A ona, zagrana na tył, nas drołuje w tym momencie, prawda? Będziemy po 45 mieli wszyscy. Czemu nie? Niech jeszcze jedną kartę chłopak rzuci. Może się okazać, że to będzie kluczowa zagrywka. Myślę, że jest dość pewna sytuacja, że będziemy mieli jeszcze jeden bal. I też jest pewna sytuacja, że będziemy o kartę wyżej, więc spasujmy. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Frustrująca jest ta sytuacja z tym czasem, bo... Bez przesady, no mamy, jesteśmy chyba dorosłymi ludźmi, mamy czas, prawda? No to nic, dobra, mamy matę. Nie chcieliśmy tych marching ordersów mieć, także zmówimy to. Mamy inwokację, pięknie. Teraz to daje nam taktykę, a Roderick nam daje 2 złote. Tak, czyli taktykę będziemy mieli Royal Decree na Assyrie, a Roderick nam dał bardzo fajny wybór, także jest elegancko. Joost, nie wiem, czy taktykę potrzebujemy, artefakt removal, chyba nie, zmulujmy to. No i myślę, że mamy bardzo porządną rękę. Jeżeli chłopak będzie puszował, z tego wynika, że chłopak puszuje, to chyba pójdziemy za ciosem. Chyba pójdziemy za ciosem, chłopaki. Zagrajmy więc Assyrie. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Wróćmy do deku nasz bal. Zobaczmy, co chłopak zamierza.
No nie wiem, no zawsze jest to pytanie, czy jesteśmy w stanie wygrać bardzo króciutką rundę trzecią tym deckiem, no średnio, kurczę. Jednak polegamy bardzo mocno na balu, prawda? Więc jednak raczej wolelibyśmy uniknąć takiej sytuacji, żeby grać krótką trzecią rundę. No ale też z drugiej strony nie mamy niekiedy za dużego wyboru, no wciąż jesteśmy o jedną kartę wyżej i mamy przewagę punktową, także wydaje mi się, że sytuacja jest bardzo elegancka. No wiadomo, przegrywamy 1-0, ale... Ten ma jeszcze fajne dwa silniki. Zastanawiam się, co teraz robić, koledzy. Czy atakować, czy grać na czas. Wiecie co? Bardzo mnie to ciekawi. Przez to, że mamy przewagę karcianą, to zagram na czas. Wydaje mi się. Chyba zagram na czas. Chyba postaram się jak najmniej poświęcić w tej partii, żeby mieć bal na trzecią. Tak spróbuję przynajmniej. Może błąd? Może błąd, może nie. Ale trudno. Już tak się zdecydowałem. Także mam to w dupie. Biję tamtą, żeby ta się nie zdominansowała, żeby ta się nie boostowała. Jeżeli będzie miał removal na moją matę, okej, okay, dobra, spoko. Ale taki mam commitment i zobaczymy, co on ma. Mam mało kart na ręce. Mam nadzieję, że chłopak puści turę, jeżeli nie puści, no to trudno. Ryzykuję, zużył już jeden. On ma cały czas boosta niestety, to trochę boli. Co zrobić? Nic. Oj, mamy Ozreala, dobry hit, tylko teraz pięknie, czyli mamy dyszkę, mamy dwunastkę, max. Dobra, zagrajemy Ozreala w takim razie. Na melee i zagrajemy na dwunastkę. Wspaniale chłopaki, wspaniale to trafiło nam się. Bo wyłączymy Hounda z gry. I mamy dużą przewagę punktową, przewagę karcianą też. I spasował, coś pięknego. Na to czekaliśmy, czyli mamy pełny bal na trzecią. Plus jeszcze naszą umiejętność, czyli no, bribery pokazuje tutaj dużą, bardzo dużo value. Bribery nam to pokazało. Nam. Wydaje mi się, że wygrało nam grę z bribery. I teraz to, co mówiłem w ostatnim video, że myślę, żeby zmienić bribery na War Council. No. Tutaj bribery naprawdę pokazuje, że warte jest spota w deku. No ta ręka jest po prostu kozacka, no. Co mam powiedzieć, no. Roderick może mieć mniejszą walię, bo nie mamy za dużo golda, ale mamy jeszcze Marala w deku. Także Roderick jeszcze ma walię, także myślę, że możemy tego Hounda zmuliganować.
Nie wiem, czy on będzie grał artefakty, wątpię. Że chyba też to zmuliganuje. Joust lepiej. Joust chyba lepszy. Mam, wydaje mi się, zajebistą rękę. Na jego 5 kart, naszych 6 jest pięknych. Przez to, że mamy tylu arystokratów, wydaje mi się, że możemy spokojnie otworzyć tą damą na silnik. Mam coś na zębach? Nie wiem, ale mam przeczucie, że to jest spokojny win, bez żadnego stresu. Jak mówiłem, Monster matchup wydaje się w miarę szukam słowa, mam słowo po angielsku, ale nie mam słowa po polsku. Nie wiem, może chyba powinienem nagrać po angielsku. Comfortable. Jak jest powiem comfortable? Wygodny, o, wygodny matchup, pięknie. Co tu mamy? I przez to widzicie, że jestem jeszcze początkujący, bo nie znam, co każda karta w tej grze robi. Dosyć potężna, nie powiem. Nie mam removalu na piątkę. Nie będę się dużo przejmował, jadę z balem, no i gdzie jest ten bal? Idziemy z koksem, w następnym turze go zatrujemy. Będzie miał jeszcze value. No, zdamedżuje mnie za 2, czyli będzie kartą za 7. No, czy to jest jakiś szał, to wątpię. No bo już chyba więcej mu żyć nie pozwolę. Zagrajmy teraz Roderika. Roderick nam znajdzie Marala, no i się skończy, prawda? Babci slanie. Jeszcze zbuffujemy nasze silniki. Podwójnie, potrójnie, poczwórnie. Ups. Teraz widzicie tutaj, widzicie pełną moc balu, prawda? Trujecie wszystko, co was przeciwnik rzuci na borda. Plus generujecie card advantage, bo bal wam tworzy karty z niczego, prawda? Czyli macie 3 karty z jednej, czyli card advantage, to jest wspaniałe. Coś, co po prostu jest niezbędne do wygrywania gier. A co jest tak rzadkie w tej grze i tak unikalne, więc mam tylko nadzieję, że nie zbanują tego. Nie zbanują tego silnika. No i przecież trzymamy cały czas naszego wodza ability. A on ma tylko pół swojego, także tu też mamy plus. I co dalej? Jeszcze możemy dalej truć. Także... zagrajmy to. Joakima. I zobaczmy, co nam wyjdzie. Aha. Czyli szału nie ma. Ale zatrujemy mu tą dużą harpię, a tym nic nie ma do blokowania niestety. Ale mamy dużą jednostkę, zablokujmy Joakima dla hecy i zatrujmy mu tego latacza. Wydaje mi się, że to jest typowa dominacja już teraz po wszystkim. Tak ten deck funkcjonuje, prawda? Tak ten deck funkcjonuje. Jeżeli jest podwójny bal, to najczęściej po prostu niszczy przeciwnika dużym marginesem. GG przyjacielu. Także jeszcze raz polecam. Naprawdę fajnie mi się dzisiaj grało. Ta pierwsza gra, którą nagrałem i wrzuciłem na kanał, mnie zmobilizowała, żeby jeszcze raz zagrać dzisiaj i tak się dzięki wam, dzięki temu materiałowi pnę w rankingu. Jest bardzo elegancko. Mam bardzo kiepski, nie mam w ogóle Wi-Fi na chacie ostatnio. Mam tylko LTE, tutaj angielskie, GIF GAFA, który jeszcze jest dosyć podły, szczerze wam powiem. I ten pierwszy filmik na mój kanał wczorajszy wrzucałem chyba 3 godziny wczoraj przez te LTE. Dosłownie masakra. Wszyscy moi znajomi, wszyscy kumple, wszystkie miejscowy, gdzie kiedykolwiek miałem Wi-Fi, po prostu się zamknęły teraz przez świrusa.
nie mam gdzie cokolwiek zrobić, także nie będę miał, nie wiem, teraz jeszcze te dwa dzisiejsze filmiki są o wiele dłuższe niż ten pierwszy mój wczorajszy. Także nie wiem, co ja teraz, jak ja to zrobię. Na pewno jak będę spał dzisiaj, to załączę, żeby ten pierwszy się załączał, żeby się uploadował i ten to teraz nagrywam następny jutro. Na razie nie ma żadnych wyświetleń, więc nie wiem, dla kogo ja to uploaduję. Mam nadzieję, że jednak ktoś gra w Gwinta w Polsce i kto to obejrzy kiedyś. Mam z tego śmiechawe, bo śmieszne dla mnie jest to, że człowiek się wkręca w gierkę, którą w ogóle nikt nie gra w Polsce. Też kurde, chyba grają, no bo dopiero co był Gwent World Cup i Polska zdobyła drugie miejsce, wicemistrzostwo świata, prawda, w Gwenta, więc jakieś tam Polacy grają w Gwenta, więc... No ale pewnie nie oglądają takiego kontentu jak to, ale jeżeli oglądasz, jeżeli to widzisz, jeżeli ci się podobało, to daj mi znać, powiedz, że tak jest, żeby mi się chciało robić więcej, bo nawet dla jednego osobnika robiąc to będę miał satysfakcję, robiąc to dla samego siebie mógłbym to mieć na swojej komórce i tak naprawdę sobie to obejrzeć za 5 lat i mieć satysfakcję, że sobie takie coś nagrałem i tyle, nie musiałbym tego uploadować i tracić tak zwany transfer w nocy. Także bardzo bym był wdzięczny, gdybym miał jakiekolwiek info od was, co myślicie, jak to wam się podoba, jakiekolwiek komentarze, łapki, subskrypcje, etc., obojętnie. Wielkie pozdro dla was, internet, fajnie było to nagrywać i trochę sobie pogadać w tym czasie antysocjalnym. Trzymajcie się. Do zoo następnym razem.